I witam was ponownie. I jak pamiętacie, bo to w sumie pewnie będą odcinki pojawiające się dzień po dniu, udało nam się przejść przez pewien obszar miasta. Musieliśmy zdobyć 4 skarabeusze. A teraz mamy taką dość prostą drogę i to jest coś, co mnie zwiodło, bo tam było dużo przeciwników, ale tutaj też będzie ich no całkiem dużo tak naprawdę. I tymi żołnierzami to w ogóle się nie sugerujcie. To będą o wiele gorsze rzeczy. Tutaj wiecie, wydaje się, że o, parę szkieletów i Fajrant, ale to nie jest takie kolorowe, jakby się mogło wydawać. No tu ich będzie naprawdę dużo. Aż ten kamikaze głupi. Dobra. Tu myślę, że warto użyć lasera. Teraz pytanie, czy ktoś z tyłu za mną też rzuca te kule? Nie, to chyba była po prostu kula, która sobie zawróciła. A może to nie jest ta misja, o której ja myślę? Wiecie, długo nie grałem w sumie i może mi się trochę mylić. Dobra, granatnik tutaj na razie będzie dominować nad innymi brońmi. O tak. Fuck, co mnie ustrzeliło? No dobra, na razie nie widzę, żeby tutaj coś się działo, więc dozbroimy się, o ile to będzie możliwe. Tu w środku coś zostało. Tak średnio. A dalej słychać te szkielety. A, no i jeszcze ty. Ale dobra, bo to są tacy w sumie trochę pojedynczy ci przeciwnicy. A tak jak wspomniałem, nie o to tutaj biega. O fuck. Jezu, czemu ja w niego tym uderzam? Tak. Okej. To jest to miejsce, gdzie jest dużo tych szkieletów. Dopóki mamy laser, to jest spoko i w miarę płynnie idzie eliminacja ich, ale potem ich się zacznie bardzo dużo tutaj gromadzić. Jak widzicie, tu nie ma końca tak naprawdę ich. Pasożytów jednych, męt społecznych. Po jakimś czasie trzeba będzie po większe gabaryty sięgnąć. W sumie nie jestem do końca pewien, może zrobię quick save'a, czy nie lepiej byłoby dla mnie poruszać się po tym obszarze. Bo to też jest jakaś strategia, żeby ich zebrać w jedno miejsce, ale nie wiem, czy to ma sens w tym przypadku. A tu, tutaj to tak średnio. Dobra, wykorzystajmy ten laser do końca, a potem się zobaczy. Koniec? Nie, no bez przesady. No, trochę amunicji na nich zmarnowaliśmy. Ale z drugiej strony karabinem by nie poszło tak szybko.
Tutaj mamy jeszcze zbrojkę, którą sobie użyjemy. I tam coś też się znajdowało. Co to było? Pan karabiniarz skorpioni. No. Dwie rakiety przyjęte na ryj powinny rozwiązać sprawę. A, tu jest jeszcze jeden. Nie trafiło. Nie wiem czemu, ale no niestety. Okej, ten odgłos sugeruje, że chyba jednak dało radę. Ej, a te nawałnice szkieletów to ja chyba już przeżyłem, tak mi się wydaje. Chociaż... Fuck. Dużo was tutaj troszkę. Trzeba to zmienić. I tam jeszcze był jeden, przynajmniej. Nie no, na nich w sumie no jest potrzebna w miarę szybka broń. Ze względu na te ich kule. Kule Boże, którymi ciskają. A to mnie zaskoczył. W niemiły sposób. Tutaj patrzę na boki, czy są jakieś takie... jakieś alejki, w które można wejść. Okej. Wiem, o co tu będzie biegać. Tu będą te byczki. Tu będą te byczki i żeby je pokonać... Będę musiał przejść przez to. To znaczy one... lol. Ej, bo to w sumie się powinno otworzyć pod ich wpływem. O, właśnie tak. To w ten sposób działa. Nie wiem, dlaczego przed tym pierwszym się nie otworzyło. A właśnie, no i mamy minigana. Bardzo fajna broń. Tu ich będzie całkiem sporo, więc nawet taka szybkość, jaką oferuje minigun, może nie wystarczyć. Się tych byków tutaj namnożyło. No. Na razie szarżują dwójkami, potem nie wiem, czy to się zmieni. Według mnie rakietnica na taką liczbę, jaka tutaj się znajduje, no jest troszeczkę za słabą bronią. Ale niestety, no kończą mi się w tej chwili naboje. I nie mam wyjścia. Okej. To chyba tyle w tej kwestii. No dobra. To sobie powalczymy teraz ze szkieletami.
Tu tych szkieletów chyba jest całkiem sporo, tak. A więc to jest to miejsce ze szkieletami. Jest ich tu naprawdę dużo, o wiele więcej niż wtedy. I niby tutaj też ta wyrzutnia rakiet byłaby jakimś pomysłem. Ale to się nie zawsze sprawdza, bo one nie zawsze są w takiej zwartej grupie. Czasami są rozproszone. Jezu. A. No i tak to właśnie wyszło. Nie za bardzo wiem, co mam teraz zrobić. No, zginąłem. O matko. Ej, a może ja się po prostu zacznę wycofywać? Może to by było nawet okej? Oczywiście nadal bym w nie cisnął, ale spróbowałbym właśnie nie przejść do przodu, tylko w miarę się wycofywać. Ciekawe, czy one by były w stanie przejść. A, no tak. Dobra, to może zróbmy wycofywanie, ale takie powoli. Takie ciut, żeby nie było za duże, nie? Dobra, jak tam w pojedyncze wpadnie, no to trudno, no bez przesady. To jest obrona konieczna, tutaj trzeba zastosować takie środki. Nie ma innej opcji. Nie ma, że szkoda amunicji, w końcu po to ona jest, żeby jej używać. Tylko właśnie, zaraz się może skończyć. Fuck. No, nie jest to zbyt łatwe. Czekaj, co by tutaj kurde zrobić, żeby to... Oczywiście oprócz wyrzutni rakiet mamy jeszcze granatnik, więc git. Chciałem trochę wykorzystać tej amunicji, którą dostałem przed plecakiem, ale no bez wycofywania się to by było trudne. Nie pamiętam, czy po tym dostaję jakąś dużą pulę broni, byłoby całkiem miło, gdyby tak się stało. Okej, spróbujmy teraz pójść w inną stronę. Sprawdzić, czy to się w ogóle uda. Okej. Wychodzi na to, że tam już z tyłu nie ma żadnych szkieletów. Kurde. Fuck.
Dobra, tych już mogę dobić sobie strzelbą. Chyba... A kurde! Okej, to się może teraz udać. Mam całkiem sporo życia. Jednocześnie wystarczająco dużo amunicji, żeby ich zabić. A zostało tylko trzech. No, ale łatwo nie było. O, udało się, wreszcie. To trzeba zapisać. Bez zapisania tego to po prostu kierat. A, co to znowu za niedobitki? Nie mówcie, że znowu będzie ich dużo. Znaczy, teraz nie wygląda, jakby ich miało być jakoś super dużo. Ta kolejna faza jest dosyć mała. Fuck. Trzeba coś... Nie no, strzelbą, kurde, strzelba się tu nie przyda, bo ona, strzelba jest przede wszystkim za wolna. Okej, ale są dwa ostatnie, więc tym razem strzelby mogę użyć. Nie wiem, czy to... Nie, dobra, to są dwa zwykłe. Tamten to troszeczkę wyglądał jak czerwony, ale jednak okazał się zwyczajny. No dobra, chyba teraz już jest w miarę git. Chyba już możemy wejść sobie tutaj, chociaż no nie spodziewajmy się, że tu będzie prosto. Dobra, ja kojarzę to miejsce. Co mi tutaj mówi? Świątynia Ptacha. No dobra, Świątynia Ptacha, czyli... Czyli będzie bitwa na takim terenie. Te drzwi, o ile dobrze pamiętam, w większości nam się nie otwierają. O Jezu. I to jest właśnie najgorsza rzecz. Mianowicie to, że nie mamy żadnej... O Jezu. Żadnej szybkiej broni. Okej, tam sobie biegną. Kurde.
Najgorsze jest to, że oni praktycznie z każdej strony biegną, więc to nie jest tak, że jesteśmy gdzieś bardziej bezpiecznie. A. Fuck. Dobra, to jest nie. Się nie opyla już dalej grać na. W takich warunkach. Zastanawiam się, czy nawet te pistolety nie byłyby lepsze. Po części ograniczanie się do nich to nie jest taki głupi pomysł wcale. Są szybsze. Jezu. Są szybsze niż strzelba. Dobra. Są szybsze niż strzelba i też po ustrzeleniu takiego krzykacza on na chwilę się zatrzymuje, więc mamy większe szanse na to, żeby od niego uciec. Gdzie jest... Da, tu po prostu trzeba mieć oczy dookoła głowy. Jezu. A czasem to i tak za mało. Skończą się oni wreszcie. Jezu. Dobra, na razie jeszcze apteczki nie biorę. Nie, no to się już trochę wkurzające robi. Przede wszystkim troszeczkę monotonne, no ale zapiszę. Bo to jednak kawał gry już. A nie, już chciałem mówić, że się skończyło. Nic bardziej mylnego. Gdzie to krzyczy? Przede wszystkim czym oni krzyczą, skoro nie mają łbów? Fuck. O matko. Ciężkie to jest, naprawdę. I tak nie gram w to od początku tej fazy, nie? A to i tak się wydaje trudne. Znaczy wydaje, jest trudne. I to z tego powodu, że jak wspomniałem, nie ma tutaj jednego bezpiecznego miejsca, w które można by było pójść, żeby jak najmniej narazić się na właśnie tych kamikaze. Okej, okay. Ale teraz to już chyba jest zrobione. Tak jak powinno być. Chociaż wiemy, że to dopiero początek. Zaraz się tu pojawią inne rzeczy. Chwila, z tej strony. A, o kurde. Mamy harpie. W sumie wolę chyba jednak walczyć z harpiami niż z nimi. By tylko oczywiście zbyt blisko nie pod ten, nie podlatywały. A możemy jeszcze tak zrobić, nie? W sumie właśnie, jak są w takich bardzo... Są w takich pozycjach ułożone, że są bardzo blisko siebie, no to rzeczywiście można użyć cięższego kalibru.
I minigun mi się za chwilę skończy. O, jak pięknie ptaszki odlatują. A, jeszcze laser. Dobra, najpierw się skupmy właśnie na tych ostatkach, które jeszcze latają. Tutaj może właśnie to ich zmotywuje do zamknięcia mordy. No, brutalne. Biegnij. Okej. Mimo wszystko ta faza nie była najgorsza. W sensie była przyjemna nawet. A, ale tutaj już się mniej przyjemne rzeczy robią. Jezus Maria. Nie, może jakoś inaczej do tego podejdę. Nie wiem jeszcze za bardzo jak, ale spróbuję. Teraz spróbuję laserem ich zabić. Chociaż powiem wam szczerze, że ten laser też nie działa na niej jakoś tak super. No, same ich obrażenia też nie są jakieś duże. Okej, okay, to żeśmy sobie upolowali kolej... A. No, to standardowo głupoty, mówię, przecież to się nie mogło skończyć na takiej fazie. No i zabijanie ich takimi wyrzutniami rakiet, czy właśnie granatnikami też nie ma większego sensu, bo my na tym tracimy tak naprawdę najwięcej życia. No, teraz jest ich na tyle mało, że można sobie tej strzelby poużywać. Fuck. No niech biegnie, biegnie. O jest, ale to też będzie masakryczne. Co tym razem mnie czeka? A. Znowu szkieletory, nie? I jeszcze do tego mamy... te cudowne mechy, które strzelają w nas rakietami. Jezu, idźcie. A. Boże. Okej, okay, może lepiej się właśnie najpierw skupić na tych szkieletach? W sensie, bo to jest tak, szkielety, z tego co pamiętam, pojawiają się niezależnie od tego, czy je pokonamy, czy nie. Czyli nawet jeżeli nie pokonamy jednej fazy szkieletów, to one i tak potem od razu drugą fazę robią. Natomiast chyba z tymi mechami tak nie jest. Żeby się pojawiły kolejne, musimy pokonać te. Więc wydaje mi się, że to ma trochę większą... No jest większy sens w tym. A jednak nie. A jednak jest gorzej. No ale dobra, przynajmniej mam laser. Fuck. F-
Fajnie jakby to już była ostatnia faza tych szkieletów, bo na serio... A jednak nie. Fajnie, dziękuję ci, gra. Ja wiem, że to są ostatnie poziomy, ale jednak troszkę smutne. No nie. A trzeba będzie troszeczkę sobie to pomontować. No, nie ukrywam, że miło by było, gdyby na przykład te mechy uderzały w te szkielety. To by było śmieszne. I tak się może da zrobić, ale jest to ciężkie. Boże, ile tutaj jest? Czemu ich jest tak dużo? Dobra, teraz się zajmę tymi mechami. Jezu, nie chcę tutaj nic... Sorki, mylą mi się klawisze. Zrobimy quick save'a, żeby już się z tym... Znaczy, nie wiem, czy to dobrze. Nie mam jakoś super dużo życia, ale okej. Fuck. Okej, czyżby to była ostatnia faza tego, byłoby miło niezmiernie. Nic póki co nowego się tu nie pojawia. O! Czyżby? Tak, to sugeruje, że chyba tak. O, drzwi się pojawiają i to jest takie najbardziej zwodnicze, że otwierają ci się drzwi i wydaje ci się, że no spoko, na pewno można tam wejść i wszystko będzie git. Ale nie. Okej, co się dzieje? Co teraz? Teraz chyba zdobędziemy właśnie ostatni artefakt, coś w tym rodzaju. A! I to koniec tej misji. Jak dobrze. Dobra, a tutaj już będziemy też mieli misję, w której trzeba będzie te wszystkie nasze artefakty, 4 bodajże, poustawiać w odpowiednich miejscach. Więc też możecie się domyślić, że to nie jest takie proste, jak się wydaje. Ale póki co chyba się z wami pożegnam, bo to było dosyć męczące. Na razie.